Siema, widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic Kroniki Myrtany Archolos. Do procent procesora? Trochę suc, ale no nic, widziałem. Mam nadzieję, że nie ma lagu, czym jest 100% procesora. Halo. No ale wyjdziemy z miasta, to powinno być dobrze, mam nadzieję. Słuchajcie, zostaw lajka. Znajdujemy się przed domem. I tak jak widzicie, mamy tutaj posąg po pierwsze Inosa. To ciekawe, jak postawimy tu posąg Adanosa, to wydarzy się pewna ciekawa kasenka, więc w sumie możemy ustawić taki posąg, bo też go kupiłem. Mamy tutaj od razu gońca Araxos, którego też kupiłem, żeby tutaj prywatny goniec, żeby mi tutaj stał. I oczywiście zainwestowałem w dom. Nie wiem, czy pamiętacie, w poprzednim odcinku byłem też zajarany tym, że można sobie tą chałupę ulepszyć. Można? Jeszcze jak, widzowie, zapraszam do naszego domu. Poksam, widzowie. How much is your dom? Proste, że jest dużo. Wydałem na to 6000, jak coś, widzowie. Mamy tutaj kącik Araxos. Mogę go zmienić na jakikolwiek inny kącik, bo kupiłem wszystkie kąciki. Mamy tu manekiny, na których mamy swoje zbroje. Mamy tu jakieś stoły do pisania. Tutaj mamy warsztat, możemy robić, kurwa, kuć bronie, możemy robić łuki, możemy robić eliksiry i możemy gotować. Tutaj, widzowie, mamy całą naszą sypialnię, gdzie się śpimy. Oczywiście kuferek musi być jaki? Oczywiście, że musi być złoty. Wiadomo, jest, widzowie. No i dalej to już jest ta sama piwnica, jej się akurat za bardzo zmienić nie dało. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu domu w Gothicu 2, dochodzę do dość jasnej konkluzji, no że kurwa zajebiste, mega mi się to podoba, fakt, że mogę sobie stworzyć tak samo jak mówiłem wam już w poprzednich odcinkach, tak samo jak w Wiedźminie dostaliśmy winnicę, mam nadzieję, że to nie jest jakiś turbo spoiler, zresztą ta gra już ma 7 czy 8 lat. Tak samo tutaj w Gothicu dostajemy dom, w którym możemy sobie ulepszać rzeczy, kupować nowe rzeczy. Mogłem, bo tam miałem do wyboru, mogłem kupić stare łóżko, nowe łóżko, łóżko bogacza, mogłem wybrać sobie kolory ścian, zresztą kupiłem wszystkie, będziemy to mogli zmieniać 1000 razy. Uważam to za, kurwa, coś przepięknego, naprawdę. I mega się tym jarałem, urządzając ten dom. Myślę, że, kurczę, jeszcze raz tam zajdę, bo tak mi się to podoba, widzowie. Myślę, że wyszło tak mega fajnie. Jest jakiś dywanik, ściany są kozackie, tutaj jakieś głowy ścieniostwora, jakieś, kurwa, głowy niedźwiedzia. Zajebiste fest, mogę wam na szybko jeszcze pokazać, na przykład, bo tu się tak robi, nie? Tu się zmieniasz na przykład tapety i ci się w całym domu zmienia. Siekiera, widzowie, na każdą tapetę możemy zmieniać. Jeżeli widz coś chce, żebym zmienił, śmiało niech pisze widz, ja dla widza zmienię. Chyba, że będzie miał tragiczny styl, to zmienimy na przykład na jeden odcinek dla widza. Ale jak chcecie, to możemy to zmienić. Ciekawe, czy są takie rzeczy, które możemy na przykład znaleźć i je tutaj położyć, nie? Że na przykład znaleźliśmy, no nie wiem, jakąś rzecz w winnicy, powiedzmy, gdzieś ukrytą i my ją bierzemy i możemy ją tu położyć. Nie wiem, czy istnieje taka szansa. To, co chciałem wam, jeszcze jedną rzecz chciałem wam pokazać, to jest kącik frakcyjny. I tutaj mamy taki kącik, mamy też taki kącik, mamy też taki kącik i mamy też taki kącik. Ten nawet bardziej pasuje, no ale oczywiście jesteśmy w Araxos. Bierzemy ten kącik. No i jest tu, no wszystko możemy to zmieniać, prawda? Trofea, obrazy, rośliny, dywany, manekiny, usunąć, dodać i tak dalej, i tak dalej. Super, mi się to mega podoba, jestem mega zajarany, od 4 minut już mówię o tym domu, ale tak mi się fest, słuchajcie, spodobał ten dom, że musiałem wam przede wszystkim na samym starcie o tym powiedzieć. Druga sprawa jest taka, że w sumie nie mam się, druga rzecz, którą powinniśmy się teraz zająć przecież, no to są nagrywanie odcinka, tak, wykonywanie misji. Tylko problem jest taki, że ja w sumie, kurwa, nie mam pojęcia, co ja powinien zrobić. Poinformuję sędziego. Poinformuję go o wykonanej robocie. Otrzymałem klucze do domu, aby sędzia niczego nie podejrzewał. Okej, to jeszcze dokończmy tą misję. I mamy jednak co robić. Dokończmy tą misję, że to jest nasz dom. Powiedzmy sędziemu, a zgaduję, że sędzia powinien się znajdować albo tutaj, albo po drugiej stronie, nie jestem pewien. Tutaj jest chyba dom Andreasa, który już tu niestety nie zamieszkuje, albo na szczęście nie zamieszkuje.
Bo możemy go spotkać oczywiście w winnicy, któremu gdzie razem z braciakiem sobie mieszka. Ty jesteś sędzia? Nie, ty jesteś obywatel. Wydaje mi się, że tu był sędzia, nie? Tak jest, to chyba ty, co? Morris. A nie, to Gubernatorze, gubernator. czym mogę ci pomóc, chłopcze? Or, chłopcze, jestem pewny. Dobra. Aha, o, no i skipłem, kurwa, fajną kwestię dialogową. Potrafię rozróżnić Myślałem, że żaboludzi i już o tym orków. było, że już Nie gadaliśmy o tym. zamierzam więcej tego powtarzać. Na Archolos nie ma żadnych orków. Mówię ci, że są, no. Generałowie króla na bieżąco No, informują mnie o są. pobliskich ruchach wojsk i Archolos To nie dużo ma nawet. aktualnie najmniejszych powodów do obaw. Kapa. Natomiast jeśli o ciebie Ale chodzi, chłop kapuje. to jeśli nie przestaniesz rozpowiadać tych fałszywych informacji, będę zmuszony do wyciągnięcia daleko idących konsekwencji prawnych. Dobra, gubernator Gubernatorze, w czym mogę... Morris Gigafield. Jak się mają sprawy? Mając pod ręką takich W ludzi ogóle... jak ty... O, dzięki. Dzisiaj on na mnie żarze, każdy raz mnie chwalisz, panie Morris. Ty, który jest sędzia? To Co ty... powinienem wiedzieć? Nie, to ty będziesz sędzia? Gdzie w takim razie znajdziemy sędziego? Urzędnik, urzędnik. O, to ty Hej, chyba, ty! nie? Rozwiesiłem wszystkie ogłoszenia. Jesteś pewny, że rozwiesiłeś dokument we wszystkich miejscach? Na licytacji nie było prawie nikogo. Tak, wciąż tam wisiały, gdy ostatnio przechodziłem. No cóż, ten dom musi mieć gorszą reputację niż myślałem. Dobrze, że w ogóle udało się go sprzedać. Oto twoja nagroda. Jak my za bezcen ten dom kupiliśmy? Jak on mi jeszcze 1/4 zapłacił tyle, co za ten dom kupiłem. Ale on oczywiście nie wie, że my ten dom kupiliśmy. Tak, gdy wróciłem po odniosę, już nie było na miejscu. To jest misja, którą wykonywaliśmy chyba też w poprzednim odcinku. A, jeszcze jest bardzo jedna ważna sprawa. W ogóle ilość razy na samym początku, w poprzednim odcinku, w którym zacząłem i powiedziałem jakieś przekleństwo, jest jakaś kurwa kosmiczna. Przecież ja to policzyłem i wyszło, że chyba. Znaczy nie liczyłem, ale tak na moje oko to co 10 sekund, jak nie przeklnąłem, to już mnie kurwa nosiło, nie? Ja rozumiem sobie też rzucić w świecie. Do czystym kałornem, nie? Ale chyba w poprzednim odcinku byłem na tyle zdenerwowany, że aż mnie to kurwa. Aż mnie to kurse molek. Zmiotło jak zobaczyłem ten początek. Czy tam jest przekleństwo co 10 sekund? Gdy wróciłem, zróbmy tą misję. Ja jestem dzisiaj nieogarnięty. Ja. Jest północ, ja dopiero wstałem widzowie, piję dopiero kawę, także spokojnie. Powoli się budzimy. Gdy wróciłem, południowca już nie było na miejscu naszego wcześniejszego spotkania. Jedyne, co po nim zostało, to niewielka sakiewka. Sprawdzę jej zawartość. Wypadałoby sprawdzić, bo w poprzednim odcinku nie mogłem tego zrobić. Znaczy, mogłem w teorii, ale bardzo nam się spieszyło, żeby zamiast sprawdzać, co jest w tej sakiewce, rozwiesić jak najszybciej to ogłoszenie o licytacji. Nie wiem, czy to było potrzebne, czy jakbym nie rozwiesił, to też by się nic nie stało w sumie. Ale rozwiesiliśmy. I tak była zła data, więc jakie to ma znaczenie. Kupiliśmy za bezcen, kupiliśmy. Muszę znaleźć to, co on nam dał. Jakiś kurczę mieszka mi dał. Ale i my to zebraliśmy, ale gdzie ja znajdę ten mieszek? Tu jakiś pieprz jest. O! Sakiewka od południowca. Pokaż. Eliksir życia 100 sztuk złota. No, sprawdziłem jej zawartość. I co? Teraz? Halo? 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 Sprawdziłem zawartość mieszka. Co dalej? Zbagowało się? Co się dzieje? Okej, chwilę poczytałem i musimy przeczytać liścik od południowca. Wtedy zakończy się misja. Ten list znaleźliśmy obok ławki. Niestety, inne sprawy zmusiły mnie do opuszczenia miejsca naszego spotkania. Wiem, że jesteś człowiekiem, który wykonuje podjętą robotę, dlatego zostawiam tutaj obiecaną nagrodę. W ramach przeprosin za niestawienie się osobiście, przyjmij proszę ten eliksir życia. Pochodzi on z moich rodzinnych stron i wspaniale radzi sobie z ciałem. Bądź zdrów.
Pozdrawiam z rodzinką w takim razie. I co dalej, widzowie, robimy? Jakie już dwie misje wykonamy? Jak szybciutko taśmowo idzie, to mi się podoba. Miałem ostatnio rację, jeśli mówię, to może później powiem. To później powiem, zapamiętam, żeby to powiedzieć, bo tak, bo trzeba tu misję wykonywać. Nie zasnąć w spokoju? O nie. Tak, musimy porozmawiać z Gardem, a Gard się udał... Kurwa mać, gdzie się Gard udał? Nieopodal... Garda zainteresowała bagna nieopodal obozu Drwali. Gard nieopodal obozu Drwali się znajduje. To myślę, że tam się dzisiaj uznamy. No, musimy pokończyć tę misję. Dzisiaj jest, myślę, będzie fajnie, fajnie dzisiaj będzie, jeżeli tak sobie po prostu najzwyczajniej w świecie pochodzę. Tu zycykniemy pół misji, dokończymy co już zrobiliśmy wcześniej. Tutaj kolejne pół. Tak skończymy tą... O, właśnie szukałem gońca Araxos. Nie chciałem konkretnie tego, ale może być. Tak, obóz węglarzy. I tak sobie pochycamy, widzowie, a ja przy okazji wam poopowiadam troszeczkę, co się dzieje, bo miałem, słuchajcie, a ty kto? A, no ty tak. Ty goniec, ty łowca, znaczy się. Taraxos. No sporo ich tutaj na mnie poluje, to im trzeba przyznać. Ostatnio mówiłem w tych poprzednich dwóch odcinkach, że mam jakąś taką mało energii, że taki przymulasty jestem. I zacząłem przeklinać opór. Prawda jest taka, że racja, że jestem przymulasty i nie powinno, wydaje mi się, być tak na odcinkach, że ja taki przymulony na tych odcinkach siedzę i tak ledwo to gadam i tutaj słuchamy dialogu. To mi się nie podoba, nie powinny tak, wydaje mi się, te odcinki wyglądać i dużo lepiej się wydaje mi przynajmniej ogląda to, przynajmniej ja, kiedy może odpalam te odcinki, żeby sobie zobaczyć, jak mi poszedł odcinek, czy wyszedł dobrze, czy źle, czy nie było lagów i tak dalej, to dużo lepiej mi się to ogląda, kiedy ja cały czas coś mówię i mam... Może będzie z ciebie jakiś pożytek. Mam taką energię. Dobrze. Potnij każdą z przygotowanych kłód. No dobra, no możemy wykonać dla niego na szybko. Ta misja to dosłownie trwa sekundkę. Od razu odbieramy 15 goldo za Friko i... Ej! Ale jest ciemno! Ej, albo ja jestem jakiś ślepy, albo jest naprawdę ciemno, jak jest w nocy. Proszę. Dobrze ci poszło, uczciwa płata. Dzięki za 15 golda. To już mogłem sobie chyba te drewno, kurwa, zachować. Ej, jak jest noc, to albo jest super ciemno, albo ja mam coś dzisiaj z oczami. Jestem przekonany, ale coś mi się wydaje, że jest za ciemno. Możemy to troszeczkę zwiększyć, tą jasność tego ekranu. Co nie możemy, jak możemy, jak ja mam 1000 tu ustawień. Do tego, żeby to zrobić, ale może na razie poszukajmy tego naszego zioma. Gorna, czy jak on tam ma? Czarny Niedźwiedź. Pamiętam, jak Czarny Niedźwiedź był przeciwnikiem. Teraz Czarny Niedźwiedź jest tak zwanym Bobem. Mamy 30... Ej, ja naprawdę za poziom dostaję 30 punktów nauki? Zajebiście. Podoba mi się to. No to mamy 39 punktów nauki, 31 punktów nauki. Jest to punktów nauki sporo. Możemy zajrzeć do tego miejsca, gdzie teraz idziemy, na ten obóz na bagnach. Ponieważ tam też naszym ziomom, niestety temu frajerowi Fabio, ale też jego ludziom załatwiliśmy. Łe, już, unik, kurwa, spokojnie. Basta. Załatwiliśmy miejsce... Oła, ząb mnie boli. Oła. Oła. Załatwiliśmy miejsce, w którym mieli hodować bagienne ziele. Tego co rozumiem, to miejsce... kurwa, ząb mnie boli. Jak mówię to delikatnie, sobie czasem smuknę zębem o ząb i mnie napierdala. O, tam chodzą. Tak, ogarnęliśmy im, żeby hodowali te bagienne ziele, dzięki temu w ogóle pozbyliśmy się ich i mogliśmy wejść do twierdzy. I widzę, chyba tutaj działają. Chociaż na pierwszy rzut oka nie wyglądało, jakby tutaj działali, bo macie tu w kurwę goblinów. Co słychać? Co u was? Zapytaj mnie o to, gdy już udomowimy się na bagnach. Jeśli nic nas nie zje, to będzie dobrze. No, ale to się nie... Ała, co jest moim zębem? Hej,
Garbo. Jak wam się tu układa? Bagna to niewygody i niebezpieczeństwa, ale i tak są całkiem niezłą opcją w porównaniu do cywilizowanych miejsc na tej wyspie. No i git. Załatwiłem? A mogę to wam pozbierać chamsko? A mogę, dzięki za bagienne ziele, co wyhodowaliście. Myślę, że to nie jest dużo warte, ale jest za to dużo. Więc wezmę. Tyk. Ty kim jesteś? Uchodźca. A tam jaka bitwa, wilczy syn. Jesteś zajęty. A to nie no, nawet nieźle się tu urządziliście, panowie. Nie jest najgorzej. Wiedza magiczna, dobra, dobra. My szukamy jednak naszego zioma Gorna. Chyba tak się nazywał ten. Chyba słyszę jego głos. Chyba to jego głos. Gorn? Sigmund? Jak bywało lepiej, znacznie lepiej, gdybym od czasu do czasu... Okej, okay, uchodźczyni, Fabio, uchodźca. No nie widzę, gdzie jest tu Gorn. Za to widzę jebanego golema. Chodź, pogadamy z Fabio. Co słychać? Ciągle nie wierzę, że dałem ci się przekonać. Ja na bagnie. Nigdy bym się tego nie spodziewał. Co ty nie powiesz, Fabio? Jak my... Odłóż broń! Tak dużo razy mnie Fabio wkurwił, że my już jesteśmy kurwa ziomami. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Jedna bestia mniej. Często... O, a my w ogóle teraz możemy serca z niego jakby cyk cyk cyk? Czysta golna, pochcząp. Dobra, ja zapiszę. Czasem tak jest, widzowie, że jak się z kimś bardzo długo bijesz, to na końcu zostajecie kumplami. Bo już tyle przeszliście i tyle razy się powkurwiliście, że już na końcu jesteście dobrymi ziomami. A czasem tak jest, że się po prostu napierdalasz z kimś, ale ogólnie to jesteście dobrymi ziomami. Świat jest w ogóle kurwa dziwny jakiś. Poczytam sobie o tej misji, gdzie znajdę jego Gorna. A przy okazji was zatrzymię, bo to się czytuje 7 lat. Czytałem trochę, ale w sumie nic nie pisze, gdzie on się znajduje konkretnie, więc niestety będziemy musieli go... O, ja wiem, co to jest za miejsce. Chyba. Albo i nie wiem. No nie wiem jednak chyba. Ue! Co to było? Czy coś mi tu przebiegło? Czy ja... Nie, jestem przekonany, że tam coś przy... Kurwa! O... Czekajcie, widzowie, czy tam coś przebiegło? Muszę zobaczyć na nagraniu, bo nie wytrzymy. No nie wytrzymy, widzowie, co to są kurwa za misje? Patrzcie, widzowie, na beczkę tutaj, pa. Jest, toczyła się. A, widziałem, dobrze widziałem. Gwarantuję wam, widzowie, dwie rzeczy. Wypierdalasz. Jedna z tych rzeczy to jest taka, że gdybym aktualnie nie grał i nie nagrywał odcinków, ja już tej gry bym nie odpalił nigdy w życiu. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa wygląda tak, że gwarantuję wam, że gdyby nie te poprzednie rzeczy, pierdalałbym z tej misji, widzowie, siu, kurwa, tak szybko. Jednak sobie tą odporność grając jakieś takie strachajłowe rzeczy. O mi. No co mnie tutaj tego? Siusiasz. Znaczy tak robisz. Kurwa. Nikt nie prosił, nikt nie pytał. Jednak grając, słuchajcie, w takie rzeczy i spotykając, grając na przykład w takim świecie i to tym więcej razy nas coś wystraszy, tym jakby budujemy sobie tą odporność. Odporność na strach w sumie. To jest akurat pozytywną, wydaje mi się, rzeczą. Każda odporność na cokolwiek jest pozytywną rzeczą, więc bardzo się cieszę, że mogę ją budować z wami. Nigdy w życiu nie oglądałem horroru. Kiedyś mi mój kuzyn pokazał horror, jak chodziliśmy do... na świetlicę, jak mieliśmy z 8 lat. I od tego momentu nigdy w życiu, a miałem koszmary przez 3 lata po tym, jak mi tylko pokazał jedną scenę z horroru, nigdy w życiu nie zobaczyłem horroru. Jesteście świadkami ani żadnych strachajłowych rzeczy w grach komputerowych, ani filmach. Jak coś widzę, w moment kurwa wyłączam w pół to wszystko. Nie ma na mojej warcie, nie ma strachajłowych rzeczy. A tym powiem wam szczerze, więcej gram w to gówno, tym kurczę, tym więcej jakby poznaję to wszystko, tym mam bardziej ochotę poglądać jakieś horrory i tak się jakoś kurczę
Wiadomo, że człowiek by się bał, ale normalnie to powinienem być zesrany jak w tunelach, a całkiem kurczę nieźle mi mam wrażenie idzie. Jestem z siebie dumny, szczerze mówiąc, że nie jestem taką cipą. A może dzisiaj mam jakiś lepszy dzień niż... jaki rykoszet się odbił i zabił tego. Od góry, zupełnie przypadkiem, ale siadło akurat. Jest tu ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Wszystko? Wszystko. Wyczyśćmy tą jaskinię. To nie wyczyścimy, oczywiście, że widzowie wyczyścimy. I to nie jest Gorn, tylko to jest Gard. Wtedy Gorn już z poprzednich odcinków, poprzednich serii Gothica zapadł mi tak mocno w pamięć, że nie mogę się go kurwa pozbyć z mojego życia codziennego. Niestety Gorn rozjebał mi psychę. Taka jest prawda. Wiem, że niestety Gorna też spotykamy w tym, w Gothicu 3. I mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że nie na długo. Że to nie będzie długie spotkanie z tym Gornem. A stąd to my przyszliśmy, tak? Ja coś źle idę? Dobrze idę? Nie, stąd przyszliśmy, prawda? A, tu była ta beczka, to chodźmy do tej beczki teraz. Na nas spadła jakaś pułapka. Może to jest miejsce, o którym ja sądzę, że to jest to miejsce. Może być to miejsce. Szkielety, cyk. Cyk. Fajny XP z nich leci. To mi się podoba. Coś mam wrażenie, że jestem przymulasty. W ogóle co my kurwa robimy? Tak biegamy? To jest to miejsce. Słyszycie to, co kuje? Ja już czytałem o tym, bo oczywiście nagrywam ciekawostki. Więc trochę tych takich mrocznych ciekawostek i bardzo, bardzo takich dziwnych ciekawostek zobaczyłem. Nie wiem, czy słyszycie... nie wiem, czy słyszeliście... kłucie. Chyba jest słychać nadal. Natomiast problem z tym kłuciem jest taki, że nikt tam nie kuje. Jest to duch, który kuje. Spokojnie, z tego co wiem, nic się nie dzieje. Z tego co widziałem, natomiast tak, słyszymy kowala. Kiedy podchodzimy do tego miejsca, gdzie on to kuje, nikogo nie zastajemy, a kiedy podlecimy sobie tam na kodach, to znajdziemy, w ogóle ciekawa bardzo skrzynka, chyba pierwszy raz taką widzę, to znajdziemy, nawet nie znajdziemy postaci, która faktycznie bije w to kowadło, tylko znajdziemy same ciuchy i młot, które uderzają. Taka widzowie, ciekawostka dla was. Jest też jeden jeszcze duch na bagnach, którego możemy spotkać i on za nami chodzi, wydaje mi się, w nocy, kiedy przymierzamy bagna, on zadupsa za nami. Jest to, kurczę, niefajna informacja. I on nas goni, słyszycie? Znowu. I on nas goni i kiedy do nas podejdzie, to po prostu znika. Nie jest to jakieś turbo straszne, ale dla takiego borowika jak ja wystarczy, żebym się zesrał. Mam nadzieję, że tego ducha nie spotkamy. Nie szukamy tego Garda, on gdzieś tutaj powinien się znajdować, prawda? Ale gdzie się konkretnie znajduje? Wypierdalasz. Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj nic się nie dzieje, tutaj jest bagienny szczur, nic ciekawego widzowie. Nie chcę wam też zajmować jakieś turbo dużo minut odcinka, na którym ja będę biegać, więc może jeżeli znajdę coś ciekawego, to otrzymam wam zatrzymanie. No whatever, masło maślane, wiadomo. A jeżeli nie znajdę nic ciekawego, czyli tego Garda po prostu nie znajdę, to zrobimy najzwyczajniej w świecie tak, że w takim wypadku zajmiemy się nową misją i będziemy widzieć się na miejscu. Jesteśmy na bagnach, w dalszej ja staram się poszukać tego Garda i przeszukuję sobie dalsze części oczywiście tutaj tych bagiennych miejsc. To co widzicie przed nami, ten szkielet, jest o tyle interesujący, że zaraz zobaczycie, nie chcę wam spoilerować przynajmniej przez tą chwilę, nie chcę mapy Archolos, tylko całej wyspy Archolos, nie miasta. To miejsce jest na tyle ciekawe i interesujące, że ten szkielet coś robi. To robi dokładnie. To oczywiście wam zaraz pokażę. Te zombie są dość wkurzające, bo one się tak spizdy z wody wy ten. O, tajemniczy kupiec, a ty toś kto jest?
Wędrowcze, wykopałem pewne ciekawe przedmioty. To pozostałość zapomnianej epoki. Sprzedam tanio te puchary. W mieście dostaniesz za te dużo złota, tak? Chciałbym kupić puchar. Tak, tak. Antyczny puchar. Wiem od niego. Pokaż. Gdzie on się znajduje? Mam za dużo przedmiotów w eku. A co jakbyśmy mu by tak siup strzałą? Co wy na to? No. Kurczę. To żem teraz trochę odjebał. Myślałem, że można go zabić, bo jest oszustem, ale chyba nie jest. Już stoję. Stój, śmieciu. Daliśmy jakiś puchar, tylko nie chce mi się go szukać. Wątpię, że dostaniemy za niego jakiekolwiek pieniądze. Szczególnie jakieś duże. Chciałbym go znaleźć w eku. Starze, taki teraz. Widzicie? Nie wiem, czy widzieliście, co się stało. No przestań mnie gonić, no. Spokojnie. To jakiś antyczny puchar. Gdzie to teraz? Dobra, teraz widzowie nie będę tego szukać. Porozmawiajmy z jeszcze jedną postacią, którą tutaj znajdziemy. Mianowicie z... Nie ma już tego kupca, już się zmył. Mianowicie z... Anę. Co się tak krzywisz? Zjadłeś cytrynę? Czy to aż tak dziwne, że człowiek próbuje przygotować swój spoczynek? Kim jesteś? Nazywam się Fane i jestem... No właśnie, kim jestem? Właściwie to niezbyt pamiętam, kim byłem za życia, ale to chyba nie ma teraz większego znaczenia. Co ty tutaj robisz? To chyba oczywiste. Próbuję opuścić swoje ciało, a przynajmniej to, co z niego zostało. Jesteś martwy? Nie widać? Została ze mnie sterta kości, ale pomimo tego nie mogę w spokoju odejść do Królestwa Beliara. A teraz, jeśli jedyny powód, dla którego mnie niepokoisz, to ciekawość, to proszę, pozwól mi spoczywać w spokoju. Czemu nie zachowujesz się jak inne szkielety? Wszystkie napotkane do tej pory natychmiast rzucały się na mnie z wyciągniętą bronią. Powiadasz? Jak widzisz, nie posiadam nawet broni. Poza tym, takie rzucanie się na nieznajomych nie leży w mojej naturze. Może mógłbym ci jakoś pomóc? Ty? Pomóc truposzowi? Jakiś wioskowy chłopak, co to nawet o życiu niewiele wie? To ty pierdolisz, ty. Nie rozśmieszaj mnie, bo mi kości popękają. W takim razie powodzenia w umieraniu. Dobrze, już dobrze. Poczekaj. Może rzeczywiście mógłbyś mi się na coś nadać. Powiedz mi, potrafisz mocno przywalić? Tym jestem akurat najlepszy. Od czasu do czasu obiję gębę lub dwie. Powiadasz? No dobrze, nie będę oceniał książki po okładce. Pokaż mi, na co cię stać. Przywal tak mocno, jak tylko potrafisz. No dobra, to na Rafenę. A co, ja mam ci z piąchy bić? Ale kazał mi uderzyć go z całej siły. Mam nadzieję, że to mu pomoże. Z pięści? Poważnie, mam ci z pięści zajebać kopa? Może tu spróbujmy tym. Cyk. Chyba nie działa. Chyba faktycznie musi to być tak zwana pięść. A ja po 3 nie wyciągam pięści? Nie. Po 4? No nie. Pod 5? Nie. Po 6? Nie. Pod 7 może? Nie. Wydaje mi się, że żeby używać pięści w tej grze komputerowej, muszę po prostu zrobić tak. Pyk. Fene! Rozpadaj się, kościotrupie! Nie, coś widzowie, kurwa, nie działa. No nie da rady, Fene. Mogłem się tego spodziewać. Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak poszukać innego rozwiązania. No to, ale to jaki? Masz jakiś Ja mam pomysł. Myślisz, że gdybym miał jakiś pomysł, to leżałbym w tym rowie? Oczywiście, że nie. Próbowałem już chyba wszystkiego.
Ja wracam do mojego grobu. Obudź mnie, gdy coś wymyślisz. Mam pomysł. Nic z tego, moje ciosy zdają się być zupełnie nieefektywne. Muszę znaleźć inny sposób, by pomóc Fenowi odejść z tego świata. Skoro zwykła broń nie zadziała, to może powinien się sięgnąć po magię. I to jest fantastyczna podpowiedź. Na nic nam się zdobył już. Zamierzałem i tak użyć tego spela przed tą podpowiedzią. Ten spell nazywa się Zniszczenie Ożywieńca. No niestety Fene chyba musi iść do Królestwa Beliara. Tam cokolwiek wierzy. Ja chyba chcę iść. No, chyba mu pomagamy. No nic, Fene. A więc widzowie, Zniszczenie Ożywieńca. Trzymaj się. Uuu, amulecik. Obrona przed magią minus 10. Dzięki za amulet. Kość Fenego, dziwna kość. Kiedyś płynęła przez nią magia. No nic, trzymaj się, Fene. To by było na tyle. Przeczytajmy jeszcze, co tam napisali. Czas zniszczenia nie umarł i zadziałał. Fene w końcu opuścił nasz świat. Mam nadzieję, że jest teraz w lepszym miejscu. Nic, zmadowany był, mówi. Kurwa. Nie no, ja chyba bym wolał być kościotrupem. No nie wiem, w sumie. W sumie to taki aż pewny co do tego, co powiedziałem, teraz nie jestem. Zombie. No to w ogóle te miejsca, które my teraz odwiedzamy, to nie jest żaden problem dla mnie, bo te zombie to są bobki. Szczerze mówiąc, przed chwilą zdarzyło mi się walczyć z bagiennym trolem. Pomyślałem, że troll jest dla nas turbo problemem, a co dopiero bagienny troll. Natomiast ja zrobiłem pyk 3 razy strzały i rozjebałem tego trolla, więc... Nie wiem, czy jest taki, kurczę, jest potwór, który by się nam teraz przeciwstawił 1 na 1. Wydaje mi się, że może nie być, chyba że ewentualnie jakiś smok. O, czy to ty jesteś? Koleżko nasz, zobaczymy, czy to nasz ziomo. Trudnie, napierdalać, zombie. Nie miałem strzelać zombie. To ty jesteś? Guard? Guard? Gorn? To ty! Cholera, jesteś wreszcie. To bagno to istny koszmar. Może nie ma tu żadnych zabieganych mieszczuchów, ale to całe robactwo mnie wykończy. Może tym razem zaproponujesz coś mniej bagnistego. Zastanówmy się. Mam jeszcze jedną miejscówę. Słyszałeś o Wilczym Leżu? Nazwa brzmi zachęcająco. Opowiedz mi o nim. Opowiadam. To twierdza położona w górach na południowym krańcu wyspy. Żyją tam rdzenni mieszkańcy Archolos, zimno, dla których najważniejszy jest honor ale i rodzina. Ja już znam odpowiedź i finał tej akcji, jaka... Jest tam chłodniej niż tutaj, jaki będzie miał miejsce. Się bardziej surowa. Może przypadnie ci do gustu. Chętnie sprawdzę to miejsce. No i wszystko. Bagienny szur, weź tu, cyknij elegancko. Guard. To my ciągle mam ten Gorn. Mi się tak wrył w banie Gorn. Nic nie ma. Dobra, widzowie. Jeszcze pewnie... A, to jest w ogóle tutaj. My tu byliśmy, tu był spelek. Pamiętam to miejscowe. Idę jeszcze sobie poexpić trochę. I jak poexpię trochę, widzowie, to... to pewnie pójdziemy do Wilczego Leża pogadać jeszcze raz z tym Gardem. A później, nie wiem ile będzie minut odcinka, pewnie zakończymy po prostu odcinek. Więc widzimy się już przy Wilczym Leżu zapewne, albo jeżeli znajdę coś jeszcze równie ciekawego. Jeżeli kurczę 3 zombie, które se wstają, bo to nudy. Chociaż z taką chmarą może być mały problem, nie będę ukrywać. Może jest problem panowie. Ale my robimy tak zwaną taktyczną ucieczkę, więc to... Ale zmęczony kurwa. Jednak zombie. Słabe płucka, co? Jarało się bagienne ziele za życia. Teraz się nie umie biegać, panie zombie. No. Dobra, widzowie, widzimy się na miejscu tam w Wilczym Leżu czy gdziekolwiek. A więc jesteśmy przy Wilczym Leżu. Zapomniałem, że to turbo daleko nie było, szczerze mówiąc. 3 minuty się tu znalazłem. Nie no, tak z 5 minut minęło. Ale w sumie mogłem się teleportować z tamtego miejsca tutaj i byłbym trochę szybciej, ale kompletnie o tym nie pomyślałem. Guard! I jak podoba ci się Wilcze Leże? Muszę przyznać, że miałeś dobry pomysł z tym miejscem. Ludzie przypominają mi charakterami moich rodaków. Roślinność jest równie surowa, co w południowych terenach Nordmaru. Jest tylko jeden problem. Dalej brakuje mi śniegu i prawdziwego zimna. To jest opcja, chcemy go wysłać na wulkan, tam jest śnieg,
Ale jest też tam jedna rzecz. Jest tam na wulkanie, słuchajcie, jako w ramach ciekawostki, jeżeli o tym nie wiecie, to możecie zobaczyć na odcinek z ciekawostkami. Znajduje się na tym kanale. Mały spoiler, w wulkanie znajduje się UFO. I druga sprawa jest taka, że bardzo nie chcę go tam wysyłać, bo on nam się jeszcze przyda. Tak przynajmniej przeczytałem w poradniku. Nie sądzisz, że trochę przesadzasz? Próbujesz za wszelką cenę znaleźć miejsce, które będzie dokładnie takie jak Nordmar. Moim zdaniem powinieneś zmierzyć się... Jak go tam wyślemy, to już go nie spotkamy. Prawdopodobnie zginął albo coś takiego, zginie. Jak śmiesz mówić mi o mierzeniu się z przeszłością? Nie było cię tam. Nie widziałeś, co się wydarzyło. Gdybym tylko przybył tam chwilę wcześniej, wszystko potoczyłoby się inaczej. Wiesz co? Może masz rację. Może rzeczywiście wygnanie i ucieczka nikt się mnie nie doprowadzą. Jeśli przez resztę życia mam szukać czegoś, co będzie jedynie udawać Nordmar, to wolę już umrzeć z honorem, niczym prawdziwy wojownik. Dziękuję. Okazałeś się być mi prawdziwym przyjacielem. Weź ode mnie te drobiazgi z moich rodzinnych stron jako upominek. Wracam do portu i spróbuję zabrać się do domu. Wracasz do domu, panie Gard. No dobra, to trzymaj się. Z tego co wiem, to on do tego domu nie wróci zbyt prędko, ale aczkolwiek tak mocno finału akcji nie znam. Wiem, że mamy skóry i wiem, że ktoś tutaj tych skór potrzebował, a z tego co kojarzę, daliśmy już mu wszystkie skóry, oprócz skóry psa oraz skóry lodowilka. To jest chyba ten ziomuś i dzięki temu też wypełnimy kolejną, już zresztą dzisiaj, czwartą misję. Proszę, oto skóra psa. Co proszę? Chyba nie zapolowałeś na jakiegoś psa pasterskiego. No cóż, jakby to ująć... Słuchaj, przynoś mi skóry dzikich zwierząt. Nie poluj na cudze zwierzaki. Jasne? Ale to nie było pod pasterza, tylko mnie zaatakował. Udało mi się zdobyć futro lodowego wilka. Podobno większość z nich żyje w Nordmarze. Ale czasami spotkać je też można w innych zimnych miejscach. Biel tego futra jest niesamowita. Szkoda, że nie miałem okazji zobaczyć jednego z nich na żywo. Wśród połaci śniegu muszą wspaniale wyglądać. Weź, zasłużyłeś na tę sumkę. Przyniosłeś mi niezwykle ciekawe skóry, chłopcze. Chyba wywieszę je wszystkie u siebie na ścianie. Pewnie nieźle się za nimi wszystkimi nabiegałeś, więc mam dla ciebie coś specjalnego. Jeszcze raz, dzięki za pomoc. Gdybyś trafił na jakiś wyjątkowy okaz, to wiesz, gdzie mnie szukać. Nie natrafimy na wyjątkowy okaz, bo już oddaliśmy się chyba wszystko, co mogliśmy ci oddać. Ty jesteś Devir, czyli kim ty jesteś właściwie? Chwila. Jak się masz? Jak? Odej. O, przeszkadzam ci jak zwykle. Paniczowi się nic nie podoba. Zobaczmy, czy tu coś możemy zrobić. Nie, tu możemy tylko silniejszy być i możemy jakieś schematy kupić, natomiast ja te... A nie znam tych schematów. O, to mogę je pokupować. Jocie kryńca, widzowie, nie wiem czy wiecie, ale my jesteśmy bogaci, bylibyśmy gdybym miał pieniądze, żeby to kupić, ale możemy sprzedać jakieś tutaj, na przykład rozbijacz głów. To nie mogę jak mogę. Mierz Aleny? Może tego nie, może to oddamy Alenie, o ile spotkamy tą postać. Więc może jakaś włócznia żołnierska. Ja kupuję te rzeczy, zapewne je wykonam, zapewne pójdę do miasta. Ewentualnie jeszcze tutaj mamy też w tym miejscu misję na przykład. Wydaje mi się, że jest taka misja. O właśnie, jest na przykład ta misja Czas Decyzji, Przełomowe Odkrycie. Tak, Przełomowe Odkrycie jest misja, którą musimy tutaj wykonać. Znaczy nic nie musimy, ale możemy... Też czuję, że ta rura nie powinna być tak rozjebana swoją drogą. Więc to wszystko zrobiłem w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Mi się osobiście podobał. Bardzo dużo zrobiliśmy. Pamiętajcie wejść na Twitcha. Pamiętajcie zobaczyć Rewinda. No i co widzowie? Klopsiki. Trzymajcie się ciepło. I widzimy się. O nie, zbak... O nie, 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 nie. O nie, no kurwa. Co ja zrobię? Ja pierdolę, no. Co ja kurwa zrobiłem? Halo! Dlaczego ja tu pływam jak pojebany? W beczce się utopiłem. Nie no, kurwa. Nie no, co to się kurwa stało? Widzowie. O. Nice.
Beczka z wodą, kurwa. Utopiony. O, znaleźliśmy dość nietypowego buga, to muszę przyznać. Dobra widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Jakie dziwne zakończenie, trzymajcie się, cześć. A, bo ja w ogóle ekran przechwytuję, no tak. Trzymajcie się, nara.